Instytut Prosto w Radiu Roxy. Dzień dobry. Dobry wieczór. Jakub Żulczyk. Wojtek Sokół i nasi goście. Jest z nami dzisiaj Staszek Trzciński, którego chyba nie trzeba przedstawiać za bardzo. Chcesz powiedzieć o sobie coś w dwóch słowach? Kim jesteś? Dobry wieczór. Nie, ale mogę powiedzieć, że nie jestem rzecznikiem prasowym Gali Fryderyk. Natomiast być może z takiej wspólnej pasji do muzyki tu siedzimy dzisiaj, no więc... Niewątpliwie. Ja się tylko tak przedstawię, ale... Wątpliwie. Naszym drugim gościem jest Andrzej Cała, dziennikarz hip-hopowy, autor książek o hip-hopie, chodząca encyklopedia hip-hopu. Dobry wieczór, Andrzej Cała. No. Chcesz coś dodać jeszcze? Nie, bardzo miło. No i tak, spotykamy się dzisiaj w takim zacnym gronie, ciekawym, i bo chcieliśmy tak naprawdę porozmawiać sobie o tym, jak to właściwie jest z tymi nagrodami muzycznymi w naszym kraju i czy te nagrody są w ogóle prestiżowe, czy nie są, czy jakby jak to wygląda z tym kategoryzowaniem, przepraszam, tej muzyki. Wiemy, że następują zmiany i jest pewien przełom. Jeśli chodzi o SPAW i o Fryderyki, to znaczy w SPAW-ie przełomu żadnego nie ma, ponieważ ci, którzy byli do tej pory, zostali praktycznie bez zmian, jeśli chodzi o muzykę rozrywkową. Natomiast wiem, że znaczy wszyscy już mogą to wiedzieć, bo Gazeta Wyborcza po pierwsza chyba napisała o tym, że szykują się poważne zmiany, jeśli chodzi o Fryderyki. I ty, Staszek, chyba wiesz o tym co nieco. Tak, bo rzeczywiście 5 lat temu, kiedy Fryderyki odbyły się w internecie, już nawet nie w sklepie Trafik, tylko w internecie, wtedy zaproponowano mojej agencji mi, żeby być może jakoś je wskrzesić, zrobić galę, może jakąś telewizję zaprosić. I to po 7 latach przerwy telewizję. I rzeczywiście podjęliśmy się tego, ale z bardzo prostych dwóch przyczyn. Po pierwsze, na całym świecie, zarówno w świecie filmowym czy muzycznym, sami artyści, twórcy też powinni móc nagradzać siebie merytorycznie, nie tylko SMS-owo, konkurs popularności czy sprzedażą. Chociaż wszelkie, jak wiemy, formy plebiscytów dla publiczności są najbardziej kochane przez artystów, no ale jednak bardzo też doceniają, jak środowisko jest w stanie zweryfikować ich twórczość i to się sprawdza wszędzie. A po drugie, w ogóle branża muzyczna troszkę była w takim PR-owskim odwrocie. Znaczy ja się spotkałem akurat pracując przy głównie projektach zagranicznych, ale spotkałem się po prostu z tym, że nie jest szanowana to branża. Mówię w świecie na zewnątrz, nazwijmy to muzyki, czyli nie wiem, w świecie reklamy, mediów, w ogóle w świecie biznesu. I nie było takiej jakiejś konsolidacji. Stwierdziłem, że warto pomóc. Natomiast rzeczywiście po tych 5 latach gali w Fabryce Trzciny głównie i w Bazylice Ojców Salezjanów w zeszłym roku w Teatrze Dramatycznym i cały czas z telewizją, co nie jest łatwe dzisiaj. No bardzo zabiegaliśmy o to, żeby zechciała szacowne grono, to jest 1200 osób, tam są tak zwane akademie, w akademii są tak zwane rady, to jest po parunastu takich ludzi, którzy jakoś tam koordynują każdą tą sekcję, rozrywka, muzyka poważna, jazz. I zabiegaliśmy na spotkaniach z nimi, żeby wziąć jednak przykład nie z amerykańskich wzorców, gdzie są Grammy czy American Music Awards, które mają tam po 100 kategorii, tylko żeby jednak wziąć udział w czymś, co się dzieje w Europie, gdzie tych kategorii jest 8-10, czy to w Britach, czy to w Echo, w nagrodach w Niemczech, czy to tam Energy we Francji, czy w Szwecji. No i rzeczywiście to się udało zrobić. Była to dość rewolucyjna historia. Dzisiaj to zostało oficjalnie ogłoszone. Robert Stankowski faktycznie o tym napisał już prawie miesiąc temu, nieoficjalnie, że z tych wszystkich 39 kategorii, gdzie właściwie każdy gatunek muzyki naprawdę z większymi lub mniejszymi kontrowersjami, które też są powodem naszego spotkania, czyli łączenie kategorii, nie wiem, hip-hop, reggae, R&B i tak dalej, no ale tak czy siak blues miał swoją kategorię, heavy metal miał swoją kategorię, każdy ten gatunek mainstreamowy oczywiście głównie miał, no muzyka alternatywna oczywiście oddzielnie, rockowa oddzielnie, popowa oddzielnie, tak się nie robi ani na świecie, ani w tym rozumieniu takim profesjonalnym, ani w rozumieniu multigatunkowości, która w tej chwili naprawdę, no mieszanie się jest tak wielkie, że to szufladkowanie po
prostu słabo wychodzi. Jest kontrowersyjny, słabo wychodzi. No i jest w tej chwili już tylko 10 kategorii plus 3 złote Fryderyki, bo te złote za całokształt, takie za życiowy dorobek są cały czas. Czyli 10 plus 3, 13, w sumie 21 statuetek. Akademia się zdecydowała, co mnie bardzo cieszy, żeby nagradzać na przykład piosenkę roku nie, że wykonawca, tylko wykonawca, autor, kompozytor. Nie album roku wykonawca, tylko album roku wykonawca i producent. Czyli tego typu jakieś tam są zmiany. No i no, tyle. Tak, pozwolę sobie przerwać, bo czy to nie jest tak, bo jakby nie chcę uprzedzać następnych pytań i jakby kierunku, w którym ta rozmowa będzie dążyć, ale o ile jakby przedtem z Fryderykami trochę było tak, zwłaszcza w kategoriach takich jak muzyka alternatywna, hip-hop i tak dalej, że dochodziło do wielu różnych zabawnych dla ludzi mających jakiekolwiek pojęcie o tej muzyce nieporozumień. I my też dzisiaj właśnie będziemy dzisiaj w audycji grać na przykład muzykę hip-hopową w mniemaniu Rady i Akademistwa. Nie, w mniemaniu 1200 metal. Akademików, czy samych artystów. To jest jeszcze pytanie o artystów. To jest też tak, że najpierw jest pierwszy przesiew, jakby, który gdzieś tam następuje. Tak. Ja też nie znam tych kulisów dokładnie, chociaż jestem jakby w tym gremium tych tysiąc. Słuchajcie, wiecie, że żyjemy w kraju, moi drodzy panowie, żyjemy w kraju spisków i w ogóle takich teorii spiskowych. Nie o tym chcemy wystarczy rozmawiać. A ja właśnie o tym chcę porozmawiać, że wystarczy tylko i wyłącznie, akurat przysięgam, nie jestem rzecznikiem ani SPAW-u, ani samej Akademii, jestem producentem gali, tak, jasne, czyli imprezy. Jasne. Ale powiem wam tak, wystarczy zajrzeć na stronę SPAW-u i tam jest bardzo jasno to napisane, kto. I powiem wam w takim razie, ale to jest po prostu jasno napisane. To są ludzie, którzy na samym początku, w 97 roku, pragnę podkreślić, że to już 18 lat temu, to była rzeczywiście grono, które się skonstytuowało na zasadzie my wszyscy zagłosujmy, czyli spisano wszystkich możliwych artystów, jacy byli w wytwórniach tych, które tworzyły SPAW. To było dużo więcej niż Major się, to było tam już ówcześnie chyba z 18 wytwórni. Spisujemy wszystkich artystów, autorów, jak nam przychodzą do głowy, dziennikarzy, jakich znamy i samych siebie, czyli tam po 20-30 osób z danej firmy. I to był początek, czyli początek był taki na zasadzie hej, zagłosujmy, tak? I później, pamiętacie na pewno, że akurat to były bardzo takie nawet elektryzujące te gale, tam pamiętacie Bartosiewicz, Kowalska, Nosowska, występ i tak dalej. To były w miarę oglądane rzeczy i takie elektryzujące. Otóż wtedy były pierwsze mega oskarżenia o nieuczciwe głosowanie właśnie majorsów i tak dalej. To były bardzo poważne zastrzeżenia po prostu o nieuczciwość. I wtedy się konstytuowała, w 99 roku była duża zmiana, tak zwana Akademia, która wyłącznie od tej pory, no nie powiem, że wcześniej, no wiecie, pierwszy milion, no. Więc od tej pory wyłącznie wchodzą osoby nominowane, tak, i laureaci. Na tej zasadzie ja tam jestem. I to się z 300 osób zrobiło 1300. Czyli naprawdę to jest wyłącznie jeden klarowny system i tutaj akurat pod tym względem nie ma żadnych zakulisowych... Tego nikt nie zarzuca. Bardziej... Tam troszkę w internecie można inaczej poszukać. Ja się nie spotkałem z takimi posądzeniami, wiesz, o to, że wiesz. Przynajmniej dowiedziałem od ciebie, kto nominuje do Fryderyków. Tak, wiesz, wytwórnie zgłaszają... A nie, to już ci mówię, dobrze, wytwórnie zgłaszają swoje kandydaty. Słuchacze też tego nie wiedzą. Powiedziałem, kto głosuje. A teraz jak nominacje. Związek Producentów Audio-Wideo, jak sama nazwa wskazuje, zrzesza kilkudziesięciu, tam już w tej chwili powyżej 100, małych, średnich i dużych wydawców. Ci wydawcy, nie artyści, ci wydawcy zgłaszają fonogramy. Fonogramy, czyli płyty, na których to płytach są najróżniejszego typu, nazwijmy to, no oczywiście podmiotowo chcę, żeby to zabrzmiało, no ale jest twórczość, która polega zarówno na wykonawstwie, na produkcji, na napisaniu i tak dalej. I te zgłoszone fonogramy, wszystkie biorą udział po prostu we wszystkich możliwych kategoriach i te 1200 osób, o których być może przydługo powiedziałem wybiera z nich 5 nominowanych, czy jest dwuetapowe głosowanie, to rozumiem, że tego zabrakło. Jest dwuetapowe głosowanie demokratyczne, notabene całkowicie elektroniczne od 5 lat. Kiedyś to były historie, że trzeba było wysłać pocztą. Powiedzieć o tym ludziom, tak? No bo jakby można, ja głosuję w tym systemie, bo tak jak mówię, byłem kiedyś nominowany. Natomiast o czymś innym chciałem też powiedzieć. To jest identycznie. Sytuacja jest taka, że żebyś mógł głosować, musisz być nominowany. Ktoś musiał
najpierw nominować tych, którzy dzisiaj mogą głosować. I teraz jakby chciałbym przejść płynnie, bo po utworze, bo posłuchamy sobie teraz czegoś, ale chciałbym przejść płynnie do sytuacji jakby bardziej już hip-hopowej. I jakby tego kawałka, tego torciku, bo wydaje mi się to dosyć zabawne. Instytut Prosto w Radiu Roxy. Witamy z powrotem. Andrzej, bo teraz przypominam, że są z nami nasi goście. Staszek Krzyciński, Andrzej Cała. Andrzej, słuchaj, a jak ty jako osoba, która od wielu lat zajmuje się hip-hopem, jest dziennikarzem hip-hopowym z bardzo długim stażem i bardzo bogatym dorobkiem, jak ty, czy dla ciebie w ogóle jakby Fryderyki to jest, wiesz, czy one były kiedykolwiek wymierną nagrodą, przedstawiającą jakąś prawdę, wiesz, o polskim rynku muzycznym. Nam tutaj nie ukrywamy z Wojtkiem, zwłaszcza chodzi o kategorię hip-hop, ale nie tylko, tak? Czy tak naprawdę ta nagroda mówi dzisiaj i czy kiedykolwiek mówiła cokolwiek o prawdzie, o polskiej scenie muzycznej? Wydaje mi się, że jeszcze na samym początku jakoś, kiedy też inaczej wyglądała ta trochę nasza ogólna scena popowa i te nazwiska, o których tutaj trochę mówiliśmy jakby z boku, czyli jeszcze wtedy Bartosiewicz, Kowalska i no było Nosowska, wiadomo, było multum nazwisk, które na takie nagrody zasługiwały, no. Natomiast jeżeli chodzi o hip-hop, no to nie wiem, czy pierwszą, czy drugą wygraną była Renew Shiz i w zasadzie od tego czasu ja przestałem się interesować. Co roku byłem z góry przekonany, kto będzie nominowany, kto de facto ma szansę dostać tę nagrodę, a w momencie, kiedy dodatkowo w kategorii hip-hopową trafiały też, tutaj bez żadnej osobistej urazy, bo bardzo szanuję dziewczyny z Sisters, szanuję chłopaków z Afromentalu za to, co robią, bo to jest bardzo dobre, jeżeli chodzi o produkt. Natomiast no, z hip-hopem miało to tyle wspólnego, co załóżmy, ja z muzyką poważną. Nie mówię o sytuacjach, no i kiedy wiesz, nominowanym do nagrody, wiesz, Fryderyka w kategorii hip-hop jest Funky Filon, tak? To jest totalny absurd, były czasy, tak? Wtedy, kiedy załóżmy, no, rzeczywiście tych płyty... Szkoda, że nie Kasa, jeszcze i Norbi... Na początku pewnie byli, bo de facto w Polsce wtedy wychodziło jakieś tam na samym początku tych Fryderyków. Słuchajcie, czy my gramy w ogóle, to czego słuchacie w przerwach między naszymi gadkami, to są właśnie laureaci Fryderyków w kategorii hip-hop, stąd też zaczęliśmy instrumentalem właśnie z zakręconej Renew Shiz. Teraz słyszeliśmy Thinkadelic, to są rzeczy, ja nie wiem, czy ktoś dzisiaj, jakiś młody człowiek słuchający hip-hop wie, co to był Thinkadelic, bo to jakby to nie musimy ale się bawić w jakąś specjalną kurtuazję. Z czego wynikał ten klucz właśnie na przykład, bo potem przez wiele lat takimi, praktycznie do dzisiaj na przykład w kategorii hip-hop, która przestała już chyba praktycznie istnieć, o tym też zaraz będziemy rozmawiać. W kategorii hip-hop takimi murowanymi zwycięzcami byli albo Abradab, albo trzy sytuacje. Albo jest Kaliber, czyli później, nie chciał nawet odbierać tych nagród i w pewnym momencie wręcz były medialne jakieś tam prośby od Tytusa, żeby nie Tytusa, czyli wydawcy Ostrego, żeby go nie nominować. Ale natomiast skąd ten klucz właśnie? Ale to niemożliwe, bo jak wiemy, nominuje, wysyła zgłoszenie w wytwórnię. No tak, ale to nie... Musiał Tytus wysłać to zgłoszenie, więc to jest zabawa jakby po prostu, wiesz, to medialna. Słuchajcie, bo Wojtek w przerwie powiedział bardzo jedną mądrą rzecz, którą powiem teraz na antenie, że kluczem jest to, jaka jest świadomość hip-hopu wśród branży, czyli samych artystów tego rynku bardziej mainstreamowego, prawda? No bo tego mainstreamowego jest siłą rzeczy dużo więcej. I powiem wam, że moja odpowiedź, która uważam powinna w pewnym sensie kompletnie już, o ile się z nią zgodzicie, zamknąć w ogóle ten temat, jest taka, że naprawdę warto, nie kopiując na siłę różnych wzorców światowych, przyjrzeć się, jak jest w innych krajach. Ja sobie nie wyobrażam takiej rozmowy poważnych środowisk grających hip-hop w Wielkiej Brytanii, które to środowiska grające, czy też słuchające, czy promujące poważny hip-hop w ogóle miałyby tego typu pretensje, że tak zwane mainstreamowe, no bo to są mainstreamowe też nagrody Brit, ale prestiżowe, na który to prestiż fajnie byłoby też popracować w Polsce z Fryderykami, ale że mainstreamowe, że nie uwzględniają prawdziwych, rootsowych, wiarygodnych
godnych produkcji, prawda? To w ogóle nie jest nagroda, która jest teoretycznie... Ale dokończę też, skąd w ogóle ta kategoria. Ta kategoria wzięła się stąd, że gremium uznało, tak? I zresztą u wielu wydawców, że hip-hop jest bardzo ważny. Oczywiście okazało się, że to, co tutaj ty powiedziałeś, że żeby Tytus nie zgłaszał i tak dalej. No prawda jest taka, że w ostatnich latach to w ogóle wydawnictwa nie zgłaszają prawie poważnych wydawnictw hip-hopowych do Fryderyków. Między innymi z tego powodu nie powinien mieć nikt specjalnej pretensji, że właśnie w tej chwili Fryderyki w ogóle nie będą miały kategoryzacji, tylko będzie album roku, artysta roku, utwór roku, debiut roku. Dziękuję. W całej muzyce rozrywkowej. Koniec, że tak? Całe to gremium, które głosuje, które już ustaliliśmy, jest wybrane w miarę demokratycznie. Da, tak? No, i głosowanie jest również demokratyczne. No, tak. A tu nie mamy żadnych zastrzeżeń, ale to gremium przecież nie przesłuchało żadnej płyty, 90% z nich hip-hopowej. Słuchaj, pełna zgoda i dlatego... A oni klikają tylko na to, że wiedzą, że to są bracia Waglescy, to jest OSTR i to ewentualnie ma brada Boska Libra i jakby to są te trzy postaci. Ja nikomu nic nie zarzucam, bo ja bardzo szanuję akurat wymieniony. Wtręcę z pytaniem, najważniejsze, które chciałem dzisiaj zadać. Czy to, że czy to, że te kategorie zostały zredukowane? Tak naprawdę nie wiem dlaczego, bo cały czas powołujesz się na Zachód, ale na przykład w nagrodach Grammy jest kategoria hip-hop i to jest dlatego, że hip-hop jest jakby jednym z absolutnych chcą w brytyjski pójść kierunek, a nie w amerykański. Czy to ograniczenie tych kategorii nie spowoduje takiej sytuacji, że o ile przedtem można było się z tych kategorii, z tych nominacji w różnych kategoriach typu muzyka alternatywna, hip-hop i tak dalej, naigrywać i albo po prostu wzmachać ręką, że po prostu pewne jakieś najważniejsze i artystycznie, i komercyjnie tak naprawdę zjawiska zostały w niej pominięte, to w tym momencie, czy to nie jest tak, że sprowadzenie tych kategorii po prostu do płyta roku, muzyka rozrywkowa, artysta roku, muzyka rozrywkowa, nie spowoduje, że i hip-hop, i muzyka metalowa, czy jakaś ciężka, i muzyka alternatywna, i muzyka elektroniczna zostaną kompletnie z Fryderyków wyrugowane i Fryderyka będzie przez następne 10 lat dostawać na zmianę. Anna Maria Jobek, Kaja i z całym szacunkiem dla wspaniałej artystki Kasia Nosowska. No więc Pablo Pawo, który jest świetnym tekściarzem, nie będziesz miał szansy zaistnieć, no bo... Tak. Odpowiadam, zgadzam się. Tak będzie, jak powiedziałeś. Dokładnie tak będzie, jak powiedziałeś. Z jednym wyjątkiem, bo to jest oczywiście banał. Artystki, które wymieniłeś co najmniej w połowie, w ogóle nie dostają Fryderyków. Tak jak Ania Jopek dostała raz za debiut w 97 i od tej pory wydając w sumie chyba 12 płyt nie była, nie dostała żadnej. No więc akurat mówisz rzeczy na zasadzie, że tak myślisz, a tak nie jest. Ale poczekaj, ale Kasia Nosowska, jak wydaje płytę, zawsze dostaje Fryderyka. No to jest tradycja. Ale poczekaj, wiesz, dlaczego tak jest? Dlaczego tutaj padło nagle jakiś tam potok nazwisk i między innymi Anna Maria Jopek? Tak. Bo my tak samo nie znamy się na popie, jak oni na hip-hopie. Dokładnie tak samo. Na pewno. Czy ty zdajesz sobie sprawę z tego, że jak ja oglądam jakiś taniec z gwiazdami, ja nie znam ani jednej osoby czasami, zdaję sobie sprawę, która tam tańczy? Bo ja nie znam prawie też żadnych. Rozumiesz, że tak. Mówię teraz o jakichś aktorach seriali, tak? Ale dokładnie tak samo jest z muzyką popową. Ja nie znam popowych zespołów w Polsce. Panowie, zależy jak się na to popatrzy Kuba, zależy jak się na to popatrzy, po co w ogóle takie Fryderyki są. I tutaj no będę reprezentował zdanie, w które wierzę, że Fryderyki nie są po to, żeby odzwierciedlić dokładnie kondycję i jakość całego pełnego, profesjonalnie całego rynku muzycznego, ponieważ jedynie Stany Zjednoczone w historii świata zdołały dobrze zdefiniować swój rynek i dobrze go nagradzać w tak wielu szczegółowych kategoriach. Tylko i wyłącznie Stany Zjednoczone. Czyli prawie 200 państw nie dało rady. Ja rozumiem, że oczywiście jesteśmy narodem wybranym, ale nie uda się takich gremiów znaleźć i nie uda się też, powiem tak, bardzo ciężko też zadowolić wszystkich. I tak, najpierw hip-hop mówi, to jest do chrzanu, bo w ogóle to jest nieporozumienie, co wygrywa, a potem mówi, nie, Staszek, ale my chcemy być nagradzani. Gdyby parafrazować twoje zdania. To jest jedna podstawowa rzecz. Otóż po prostu hip-hop zupełnie nie potrzebuje tych Fryderyków. No to jest to proste. No. Ale potrzebuje też wyróżnienia i nagród. Tak. Każdy lubi dostać nagrodę i zwłaszcza jeszcze od branży. Ponieważ tylko, nie wypada, pamiętajcie o jednej rzeczy. To właśnie, że nie. Nie powinien być hip-hop po prostu wrzucony
wrzucony do kategorii muzyka rozrywkowa. Powinien być tak gdzie po indziej. Tak samo jak jest muzyka jazzowa, czy muzyka poważna ma swoje gremium do wybierania, tak samo hip-hop powinien mieć swoje gremium do wybierania. Dalej idący wniosek. Oczywiście, ale to jest pierwszy wniosek, jaki wyciągnąłem, tylko czekałem, że może ktoś ty na to wpadniesz też. Nie, wiesz, ja na to nie mogę wpaść. Grami, sorry, że wejdę w słowo. Zobacz, Beat Awards, które jednak rynek niesamowity. Tak. Tam nie masz co roku tych samych nazwisk. Tam jeżeli ktoś, czy u nas przez przypadek to gremium, to nie odfajkowuje w ogóle tych wszystkich nominacji na zasadzie słyszałem 10 płyt w tym roku. Czy po prostu nie można było tego ratować na zasadzie spróbowania wybrać, załóżmy, hip-hopem w Polsce, czy muzyką rockową zajmuje się 10 dziennikarzy gdzieś tam na poważnie, 15 plus dodać 15 artystów. No właśnie, są bardzo wąskie grona tak naprawdę. W tym momencie, wiesz, przecież na głównej ceremonii Grammy też ta część telewizyjna są 2 godziny, a całość trwa pewnie z 5 czy 6, ale każdy jest jakoś tam doceniony, no są Polki przecież nagradzane w Stanach, no i jakoś ci ludzie, tymczasem nasz rynek, który, bo tego pewnie bardzo dużo osób nie wie, płyty hip-hopowe zdominowały Oliz, czyli tą listę, która co tydzień prezentuje 50 najlepiej sprzedających się albumów. Też w sprawie Związku Producentów Audiowideo. Okay. Jest coś takiego, że poza składankami, które każdorazowo zajmują z 15 pozycji w tej 50, a szczególnie kiedy będzie okres świąteczny albo okres takiej pustki na rynku, bo tak, są te dwa przeciwstawne sobie. Jeżeli wychodzi tygodniowo 20 płyt hip-hopowych, czy reggae na przykład, takiego porządnego, filmowanego chociażby przez Karot Commando, taką wytwórnię, one praktycznie wszystkie wlatują na Oliz. I w tym momencie trzymamy kciuki za Marię. Jeszcze o taki jeden problem. Mainstreamowe media cały czas tego nie zauważają, co się dzieje. Zauważyły w tym roku, bo jest film o Paktofonice. I tak na dobrą sprawę, musielibyśmy zacząć od tego, że to, że my z Fryderyków wypadamy i załóżmy jako reprezentanci tego środowiska czujemy się trochę źle, to jest dlatego, że jakby po raz kolejny nie zauważono, bo tak jak Wojtek powiedział, czy Jakub, ktoś, nawet najlepszy producent hip-hopowy, Emady nie będzie miał, jeden Emady, czy to Nun, jak płytę wyda, czy z młodych, nie wiem, są Dramaty i Czarny z Hi-Fi Bandy, jest tak wielu bardzo fajnych, nigdy nie będzie miał szansy zostać kompozytorem roku, nawet być nominowanym. Oczywiście, że okej, tak. Okej, panowie, dzisiejsza... Autorzy tekstów, czy to może Waglewski będzie miał szansę, bo on pisze jeszcze dla kogoś, ale mało kto wie, że dla części osób z wytwórni typu Kajak teksty też pisze dosyć znany w nie naszym środowisku. Dzisiejsza oprawa muzyczna, która zabrzmi za sekundę, jest dowodem na to, że znikąd hip-hop nie wypadł, tylko w ogóle nie był w tych Fryderykach. I to jest dowód, dokładnie, czyli wasza kompilacja na dzisiaj, że tego hip-hopu nie było, więc nad tym bym się nie martwił. Natomiast a ja mam do pana redaktora to... jedno pytanie, tylko już po przerwie proszę odpowiedź. A kto wybierze te 15 osób, tych dziennikarzy? I kto wytłumaczy tym 60 innym, czemu jest te 15? I kto wybierze te 15 osób artystów? I bardzo proszę o to pytanie bardzo szczegółowo po przerwie, bo ja trochę ten rynek znam, jestem bardzo ciekawy. Gramy kolejnego laureata hip-hopowego Fryderyka. Dobra. Wojtek Sokół i Kuba Żulczyk. Instytut Prosto w Radiu Roxy. Zaczynamy od odpowiedzi na pytanie Staszka. Andrzej, odpowiesz? Byłaby bardzo krótka, to metodą trzeba by było jakieś głosowanie, losowanie i tym podobne. Nie, ale już poważnie. Umówmy się, że jest, załóżmy, kilka osób, które w tym kraju piszą hip-hopie od dawna i to nie są nazwiska, do których nie sposób dotrzeć. No, tak samo jak jest parę osób, które piszą muzyce alternatywnej o jazzie. Są portale dedykowane, że tak powiem, temu gatunkowi. Są osoby pokroju Hirka Wrony, Drucha Sławka, którzy od dawna tworzą jakieś audycje i nawet jeżeli Druch Sławek sam już wypadł, jakby, bo nie interesuje się polskim hip-hopem, z tego co wiem, ale jest w stanie podpowiedzieć. Tak samo i moim zdaniem to gremium powinno być po prostu złożone z dziennikarzy, ze znawców tematu oraz z samych muzyków. No tylko wydawców masz Wojtek, kilka wytwórni porządnych. Ale to by oznaczało, że lepiej, żeby zrobić taką nagrodę. No zobacz, ale po to, środowisko, po to poczekaj. Mamy robić alternatywną nagrodę. Oczywiście w Polsce. Pewnie ona powstanie w końcu, tak? Dam ci przykład w Polsce, że środowisko takie bardzo już ultra hiperkomercyjne, które ma setki tysięcy publiczności, zrobiło sobie SK tam hity na czasie, czy tam SK Awards. Polega to na tym, że to środowisko sobie zrobiło swoje nagrody, tak? Ja myślę, że akurat, mimo że to jest skrajnie odmienny przypadek, tak, ale
że tutaj to chyba te środowiska, tak, hip-hopowe raperów światowych kiedyś, raperów, teraz hip-hopowców, no niespecjalnie biorą udział w mainstreamowych nagrodach, a poza tym zobaczcie. No dlaczego? No, ale gdyby te nagrody były, no właśnie, nagrody były rzeczowe, ale one gdyby to gremium było rzeczowe, to by nie są zupełnie, właśnie słyszysz, co gramy. Bo to jest matematyka, no niestety one są z powodów bardzo niestety chyba słusznych zarzutów przed parunastu laty co do nieprzejrzystości. No one są po prostu do szpiku kości demokratycznej. To jest matematyka. Tak, ale no, tutaj nie czekamy tego. Ja chciałbym jeszcze poruszyć ten jeden temat. Kolega Prince nie wygrałby specjalnie wielu nagród. Zresztą nie wygrywał też wielu nagród w ostatnich 20 latach i trudno. No, ale jasne. To, wiesz, no. Chodzi mi o coś innego jeszcze. Chciałbym poruszyć jeden temat. Temat tak zwanej szarej strefy, bo wiesz, tutaj jakby ja też w pewien sposób bronię nagród i całej tej historii. Ponieważ po pierwsze, ewidentnie jest to demokratyczne. Tu nie ma o czym gadać, tu nie ma żadnej ściemy. Po drugie, mamy sytuację taką, że niektóre wydawnictwa nie zgłaszają swoich płyt do tych nagród. Dlaczego nie zgłaszają? Ponieważ nie mają niektóre wydawnictwa w ogóle hologramów, od tego trzeba zacząć. Tak. A jakby to jest spaw. No tak. Po pierwsze. Po drugie, nie odprowadzają często, to też nie jest wymagane, ale mogą sobie korzystać, ale nie są zrzeszeni w ZAX-ie i nie odprowadzają w kasy do ZAX-u, ponieważ ich autorzy są niechronieni, jakby bo nie chcą być chronieni, bo dostają tą kasę do kieszeni. Ja mówię o sytuacjach, jakby, które znam w hip-hopie, one nie mają miejsca w moim wydawnictwie, w wielu, z którymi jakby współpracujemy, tak? Te wszystkie wiodące, w większości wiodące wydawnictwa robią to po bożemu, tak? Ale są też takie sytuacje. Stąd też na przykład nie ma Disco Polo na tym, bo tam jeszcze jest inny chyba problem, oprócz tych, które wymieniłem. Jest to problem taki, że oni w ogóle chyba nie używają faktur ani kas fiskalnych. No, na pewno. I to chyba tam idzie po prostu gruba lewizna. To jest jeszcze inny temat. Ale to są nie wiemy do końca, jak jest. Prawdopodobnie tak jest. Natomiast jeszcze chciałem poruszyć temat jeden, bo wiesz, jakby, bo hip-hop nie jest święty, tak? Hip-hop robi to, co robił pop w latach 90., czyli na przykład często przyznaje sobie złote płyty w ogóle z tak zwanej dupy, przepraszam, że tak ten, czyli po prostu zanosi do spawu faktury, że niby płyty zostały zakupione, co w rzeczywistości najczęściej oznacza wypchnięte do sklepów. Nikogo nie interesuje to, że później są zwroty na przykład i że te płyty zupełnie nie zostały sprzedane, po prostu zostały wypchnięte na półkę. I są na promocję później. A wychodzi już od tego, że być może znajomy ma sklep i on w ogóle tą fakturę napisał na ileś tam sztuki. Ale to nie tylko hip-hopowcy tak ale robią. Wiadomo, ale w latach 90. Wszyscy się z tego śmieją tak naprawdę z niektórych tych złotych płyt, tak naprawdę w kuluarach, tak? Wszyscy siedzą cicho, nikt nic nie mówi, bo co? No przecież nie będziemy robić też przykrości, ani nie będziemy się kłócić. Taka forma promocji, tak? Taka forma promocji jest ciężko, sobie robi tą media nie płytę. Bardzo, trudno się przebić do mediów i tak dalej. Natomiast wiesz, to jeszcze działa w ten sposób, że po prostu trochę to dewaluuje to wszystko, prawda? No właśnie, fajnie mieć tą złotą płytę, która naprawdę jest złota ze sprzedaży w sklepach. My tak robimy, tak? Jakby nie wyobrażam sobie w sytuacji wprost o takiej, że my będziemy takich tanich chwytów używać do promowania własnej muzyki. Jest pytanie, które Jakub zadał na samym początku, a propos jakiegoś tam mojego stosunku do Fryderyków. Ja się właśnie zastanawiam cały czas nad tym pytaniem, czy one dla kogokolwiek to znaczą poza nagrodą, którą można sobie postawić w toalecie i wielką imprezą dla środowiska, które starałem się to powiedzieć, panie redaktorze, bo polega to na jednej rzeczy. Ponad 100 artystów, bo my akurat takie, ze względu też na promocję, którą robimy galą Fryderyk, mamy monitoring mediów, mamy odłożonych 100 wypowiedzi, albo radiowych, albo telewizyjnych, nie prasowych, tylko paszczą, gdzie ponad 100 artystów, naprawdę fajnych i dużo progresywnych alternatywnych, naprawdę, grających na przykład ostry rock, hard rock czy muzykę alternatywną, cieszy się i szanuje i chce być nagradzany przez swoich kolegów. Naprawdę tak jest. No to teraz ale to mówimy od strony artystów. A teraz powiedzmy od strony rynku. Czy muzyka ma się tak fantastycznie w mainstreamowych mediach? To jest dla mainstreamowych mediów przede wszystkim. Jest ponad 21 kamer, tam 14 kamer średnia jest na daną edycję, która robi mnóstwo materiałów. Jest 120 paru fotografii,
fotografów. Ja wiem, że świat celebrycki ma tych fotografów co drugi dzień, ale świat muzyczny tych fotografów nie ma, a u nas ma 120 fotografów. Każdy ma szansę się jakoś pokazać, coś powiedzieć, co robił, nawet jeżeli jest niewyróżniony, to się przebić medialnie z czymś, co chce powiedzieć. Mówiąc krótko, to jest jakieś narzędzie pokazania, że w ogóle to polskie środowisko muzyczne jakkolwiek funkcjonuje i nawet jeżeli się będziecie śmiali z tego, to dla 90% ludzi w ogóle zobaczenie na koncercie w telewizji niektórych, nawet jeśli uważamy ich, że nie są tak bardzo alternatywni, to jest w ogóle pierwszy i ostatni raz, kiedy się dowiedzą, że ktoś coś wydał. Ktoś coś wydał. Tym bardziej uważam, że powinien być oddzielna część hip-hop, po prostu we Fryderykach. Dlaczego mamy być dyskryminowani i robić swoje nagrody? Dla metalu, dla rocka, dla tego, załóżmy muzyki alternatywnej. To dopiero teraz sobie odpowiedz na to pytanie, skoro nawet oni, czyli muzycy popowi mają szansę pobłyszczeć przez chwilę, bo normalnie się nimi nikt nie interesuje, to jak jest z metalem, tak? No wiesz, z każdym jest i to teraz trzeba byłoby zrobić, wiesz, ze 20 parę różnych gal. Ale wiesz, mamy tych gatunków kilka, tak naprawdę, i nie mamy się sprzedaje, tak? Mamy gatunek jazzowy, który jest prestiżowy, ale jazz ile sprzedaje płyt? Jeżeli hip-hop, ile sprzedaje to dlaczego nie muzyka folkowa, która ma się bardzo dobrze w Polsce, ale to tak? Świetnie, to nie będzie. Jeżeli nie muzyka folkowa, czemu nie muzyka poetycka, która ma dobre korzenie, nie wiem, no jest stacja radiowa, której rozumiem, że mam tu nie wymieniać na antenie tego radia, która gra bardzo dużo muzyki poetyckiej, to ma się fantastycznie. Jest taki jeden autor, który jest na pierwszym miejscu akurat w Wisu i nie jest to hip-hop, tak? To znamy, muzyka poetycka. I tak dalej, no każdy by pewnie, przepraszam, no, chciał. No, ale okej. W końcu udzieliłeś nam mniej więcej odpowiedzi na pytanie, po co są Fryderyki? Okay. No bo ja też z takim nastawieniem przyszedłem tutaj do programu, no bo Fryderyki nie mają wpływu na sprzedaż płyt, tak? No nie mają. Kiedyś miały te naklejki już wiele. No ale nie teraz dają. Nie mają od wielu lat żadnego. No, nie są nagrodą, nie ma, są nagrodą prestiżową, no niespecjalnie, skoro niektórzy artyści nawet tak jak OSTR nie chcą jej odbierać. No, tak. I zostaje pytanie. Była jedna z gali, to też o tym jak traktowano kilku powiedziano, nagroda trafiała w ręce zespołu OSTR. No ja pamiętam ten przykład. Mnie też dzwonili organizatorzy koncertów, chcieli kupować ze skół soku. Czekajcie, ale Staszku, teraz powiedziałeś, żebyś powiedział, dobra, odpowiedziałeś tam pytanie. Fryderyki są po to, aby w świadomości, przez to, że są transmitowane w telewizji, są po to, aby w świadomości tak zwanego masowego widza, zaszczepić w ogóle świadomość jakąkolwiek muzyki, jest świadomy na poziomie oglądania Tańca z Gwiazdami, perfekcyjnej pani domu, uświadomić mu, że są artyści, rynek muzyczny i tak dalej, którzy robią ciekawe rzeczy. Tylko, że tak naprawdę w pewnym momencie jest to, można zostawić tam trochę na siebie pułapkę, bo w momencie, kiedy odpadają te wszystkie kategorie gatunkowe, o których mówiłeś i zostajemy z paroma kategoriami typu artysta roku, płyta roku i tak dalej, dochodzimy do momentu, w którym większość tych wartościowych artystów, robiących tak zwanych, nazwijmy to, niszach, czyli w hip-hopie, w metalu, w elektronice i tak dalej, zostaje absolutnie z tych Fryderyków wyrugowany. A czy mogę odpowiedzieć? Czy jestem w tej pułapce? Spróbuję z niej wyjść? Proszę cię bardzo. Mianowicie, jeżeli chodzi o statystyki głosów, bo takie rzeczy, o takich rzeczach SPAW mówi na konferencjach prasowych przy ogłaszaniu nominacji, bywa, że zdradza procentowy udział głosów różnych, nie mówiąc oczywiście szczegółów kto, ale procentowy udział głosów, no to sobie właśnie, że wyobraź, że muzycy alternatywni cięższych brzmień i muzyki folkowej mają znacznie więcej głosów niż ci popowi, co myśli, że są mainstreamowi. Otóż ja uważam, że nie wiem jak hip-hop. Tutaj jestem o tyle pesymistą, że zawsze hip-hop był jaki był, jeżeli chodzi o Fryderyki, więc tutaj nie będę czarował, żeby się coś zmieniło, czy że ta reforma w czymś pomoże. Oczywiście, że nie. Ale jeżeli chodzi właśnie o te inne gatunki, o których mówisz, że nie są takim typowym popem, powiedziałeś o ciężkich brzmieniach, muzycy alternatywy, otóż ja właśnie uważam, że one będą wygrywały, bo to pokazują ostatnie edycje Fryderyków, jeżeli chodzi o laureatów. To po pierwsze. Po drugie, no jest jeden argument. Przy 39 kategoriach tylko i wyłącznie te mainstreamowe media, właśnie te 14 kamer, tych 120 fotoreporterów i dzienniki pisały o tych, którzy dostali najwięcej Fryderyków. Ania Rusowicz mogła i Karpiel Bułecka po zeszłej edycji i kropka. O nich się mówiło. Otóż teraz chcemy, żeby każdy, kto dostanie, a będzie to raptem kilka osób, jeżeli chodzi o muzykę rozrywkową, kilka osób, jeżeli chodzi o jazz, kilka osób, jeżeli chodzi o muzykę poważną, bardzo byśmy chcieli, nie wiem, czy to się uda, bardzo byśmy chcieli, żeby nawet jedna statuetka spowodowała, że będzie miał tych wywiadów więcej, że będzie o nim się mówiło. Na razie to rekordziści przechodzili do informacji Polskiej Agencji Prasowej i tak dalej. Otóż
właśnie chodzi o to, żeby już nominacje były nieco bardziej w ogóle istotne, a już na pewno laureaci, żeby każdy z nich nawet z jednym był tematem, a nie na zasadzie rekordzista. Ale z góry jest wiadomo, ten i ten. Kto będzie, no tak naprawdę. Ale ale to w ogóle nie warto wspierać polskiego rynku muzycznego, bo składa się on z bardzo specyficznych ludzi. No taka jest prawda, no to też tak można. Wiecie co, ja nie wiem, to jest tak. Branża jest trudna, no bardzo trudna. Nie wyrokujmy, bo ja powiem szczerze, ja się nie identyfikuję z dużą częścią tej branży. No. Dosyć przekonany przez ciebie, Staszku, dzisiaj w ogóle tą dyskusją. Jakby ty bardzo ładnie potrafiłeś obronić to i jeszcze mam nadzieję, że dalej będziesz. Ja tylko jeszcze tak chciałem tytułem jakby ostatniego zdania przed kolejnym utworem powiedzieć taką podpowiedź dla Spawu, że może po prostu, żeby nie było tych szachów na przykład przy tym złocie, to warto by było po prostu sprawdzać, kto odprowadził podatek od sprzedanych egzemplarzy. Przecież to by było takie proste. I to zarówno dochodowe, jak prawda? I obrotowe. Zgadza się. I wtedy nie byłoby czarowania, że ktoś platynę wiesza na ścianę, wiesz. No. Mówi się, że pierwszego dnia raczej nikt w Polsce proste, złotej, prawda? Płyty nie zrobi. No, złotą... Tak. To jest 15 tysięcy egzemplarzy. To jest po prostu kuriozalne w 40-milionowym kraju. Pamiętajmy, że jeszcze digital teraz się liczy też do złota, tak? Słysz. Dobra, gramy. Instytut Prosto w Radiu Roxy. To był Funky Filon. Tak, my gramy dzisiaj nie tylko, oczywiście, żebyśmy mieli jasność, to nie są wszystko laureaci Fryderyków, tylko też nominowane rzeczy, typu Afromental czy Funky Filon. I nie zapominajmy o tym też, bo to też trzeba powiedzieć, że jednak parę tych Fryderyków powędrowało w zacne ręce, bo i Peja dostał za Nalegalu, i OSTR, i Abradap, i Kaliber, i proszę ciebie, bracia Waglescy. To są wszystko nazwiska. A Paktofonika, bo to na filmie... Na filmie jest wręcz Fryderyka w ogóle jako jeden z momentów takich wzruszających, że Paktofonika dostała. To jest tak naprawdę wzruszający moment w tym filmie. No, cały film jest, więc wiesz, no my akurat ze Staszkiem się spotkaliśmy w kinie na premierze. Podzieliliśmy się bardzo podobnymi spostrzeżeniami po filmie, także zostawmy, może. No, pewnie już żeście mówili o tym filmie, tak? Dobra, wróćmy jeszcze do tych naszych statuetek pięknych. I gdzie będzie gala teraz, wiesz już? W Teatrze Dramatycznym i mam taki apel do wszystkich, których nie interesują Fryderyki, żeby się tym nie ekscytowali. No po prostu uważam, że Fryderyki są dla bardzo wielu ludzi, którzy się za bardzo tą muzyką być może nie interesują i tylko się dowiadują w takich sytuacjach. Są też dla samych artystów, którzy w tym biorą udział. Ci, którzy nie biorą udział, czy ci, którzy uważają, że w ogóle mogłoby ich nie być, no też mają rację. Jakby ja to przyjmuję, też mają rację. Gala będzie w Teatrze Dramatycznym, to będzie wszystko w Telewizji Polskiej, programie drugim. Natomiast no staram się bardzo, bo o tym sobie rozmawialiśmy, że tak powiem, na portalu społecznościowym. Podałeś przykład wielkiej gali światowej jednej. No bardzo by się nam marzyło, żeby pewien taki rozmach produkcyjny, czy na przykład goście ze świata, czy różne takie fajne kolaboracje, żeby to miało miejsce. I wiadomo, że oczywiście walczymy z materią pod tytułem kasa i tak trochę jesteśmy dumni się, że to, bo te pieniądze, co też warto powiedzieć, sami organizujemy. SPAW płaci za same statuetki, system głosowania, no ale samo odbywanie się, oczywiście część kosztów technicznych artystów, ich przyjazd i tak dalej, natomiast organizuje kasę. I to jest tak, że może to się będzie jeszcze fajnie tak rozwijało, żeby to trochę przypominało te światowe, prawda, gale. Ale popatrzmy też, jeżeli w ogóle to jest jakkolwiek dla kogoś interesujące, jakie gale dzisiaj są organizowane, jakie wielkie gale, słynne, komercyjne, nawet wstrętnie komercyjne, zeszły w ogóle z anten, powiązane z tygodnikami gwiazdorskimi, poschodziły z anten, nie ma ich na antenach, nawet telekamer nie ma na antenach, a to naprawdę w miarę oglądana rzecz była. No i to nie jest łatwe, jednak udaje nam się jakoś, powiedzmy, tą muzykę przynajmniej raz w roku przepchnąć, a mainstreamowe media, czy to radiowe, czy to telewizyjne, po prostu muzyki nie grają ze względów oto takich, że ona nie jest, że to się nie broni w oglądalności, w słuchalności. Ja się tutaj akurat muszę zgodzić, jeżeli to zależy od reklam, że troszkę to na straconej pozycji jest, ale w internecie jest za to 1000 razy albo, nie wiem, 10 000 razy więcej osób i wszystkiego. Okej. Ja bym chciał jeszcze o jedną rzecz poprosić. Wejdźcie
się teraz na profil na Facebooku, może być Sokol i Marysia Starosta, czyli nasz. I tam może być Radio Roxy, bo to na obu jakby tutaj gdzieś tam wrzucamy zawsze informacje o tym, że mamy audycję i na jaki temat. I napiszcie nam po prostu w odpowiedzi krótko. Prosimy was o to, żebyście napisali nam, czy wolelibyście, żeby hip-hop był częścią Fryderyków i tam dostawał taką nagrodę, czy wolelibyście, żeby powstała całkowicie zupełnie nowa nagroda branżowa tak hip-hopowa. Tak jak pan redaktor, znam odpowiedź. Znam wyniki tego głosowania. Tym razem ja. A w ogóle, żeby was zachęcić do tego, żebyście się wypowiedzieli na ten temat, to zupełnie jakby jakoś tam rozlosujemy płyty Czarnego z Hi-Fi Bandy. To jest najnowsza produkcja jego producenta Hi-Fi Bandy. Fryderyka raczej nie dostanie. Fryderyka nie dostanie, chłopina za kompozycję pewnie, bo to już przesądzone, ale piszcie. Ale może uczciwą złotą płytę, no. Ja zanim podziękujemy, no to ja już bym podziękował serdecznie naszym gościom, Andrzej Cała, Staszek Ciciński. Ale w ogóle jakbyś miał podsumować to czy ty jesteś przekonany, czy nie? Nie, ja chcę to podsumować. Ja nie zostałem za specjalnie przekonany, a chciałem to podsumować jakby, bo cały czas dźwięczy mi w głowie taka jedna anegdota podczas tej naszej rozmowy o Fryderykach. Nie wiem, w którym to było roku. Nie chcę strzelić tutaj babola, ale był rok na festiwalu filmowym w Gdyni, w którym nie wręczono żadnej nagrody tej głównej, tych Złotych Lwów. I wtedy wyszedł na scenę Juliusz Machulski i z rozpaczonym takim po prostu tonem powiedział do publiczności: proszę państwa, jak my siebie nie nagrodzimy, to kto nas nagrodzi? Ta anegdota krąży mi cały czas po głowie podczas tej naszej rozmowy. Ja, Wojtek jest przekonany, ja nie jestem do końca przekonany, bo ja dalej nie wiem, po co Fryderyki mają być, skoro nie odzwierciedlają ani komercyjnego, ani artystycznego potencjału artystów. Nie, ale to jest proste, ja ci odpowiem, dlaczego ja jestem przekonany, bo gremium muzyków nagradza muzyków. I tak to wygląda. No, czyli tak, są to nagrody przemysłu muzycznego. Jak my siebie nie nagrodzimy, to kto nas nagrodzi? Dziękujemy wam bardzo, dziękujemy wam, że nas słuchaliście. Na koniec chyba zdążymy jeszcze włożyć jednego artysty hip-hopowego, który tak dostał Fryderyka w kategorii hip-hop. Dokładnie. Proszę państwa, przed wami niejaki Piotr Marzec. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo, do widzenia. Kiedyś.